Hej, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z RimWorld. Wracamy sobie do gry. Kochani, ja stwierdziłem, że sobie zmienimy troszkę pisarza SI. Wrócimy do Randy'ego losowego i na troszkę niższym poziomie trudności, bo to jest seria, której nie dokończę po prostu na wyższych poziomach trudności. Seria, zazwyczaj zaczynam na tym, na maksa, nie wiem, to po polsku dziwnie, strasznie nie jestem przyzwyczajony do tych nazw. Zazwyczaj zaczynam na tym najtrudniejszym. Na tej serii graliśmy na tym troszkę słabszym, a mi się wydaje, że jeszcze niższy poziom będzie odpowiedni, żebym miał szansę zakończyć w ogóle tę serię, bo serio, jak będą non-stop mi po prostu przychodziły ataki, to no nie skończę tej serii nigdy, a mam po prostu plany już na inne gierki do nagrywania, a tymczasem witam w kolejnym RimWorld na trójeczkę i lecimy. Nie no, kocham Randy'ego. O Jezu, o co tu chodzi? Nie rozumiem, o zaczekajcie, bo coś chyba mam głośny mikrofon. Sprawdzę, czy ustawienia są ok. I przepraszam za krótkie cięcie. Nie, wszystko jest ok. Nie no, kocham Randy'ego, naprawdę, uwielbiam go. 5 wijów, 3 kosiarzy i... włóczniarz razy 2. Nie, bez jajec. Ale syf. Tutaj gdzieś jest w ogóle ten, mi pisaliście, że tu jest gdzieś uran. A jest tutaj uran, rzeczywiście, super, to będziemy mieli więcej uranu, będziemy mogli robić więcej naszych kochanych zbroi. No nic, statek defoliacyjny, ja jestem na to przygotowany, w takim sensie, że tu biorę komiona, biorę tu Karolinę i ostrzeliwuję ten statek defoliacyjny i tak naprawdę to jest wszystko. No i zgaduję, że oni będą nas atakowali tym głównym wejściem, więc to mi nawet pasuje. W takim wypadku każdego kolonistę ja zaproszę z powrotem do wewnątrz. O, tylko wewnątrz to jest dla zwierzaków. Koloniści. No nie, no oni nie mają chyba powodu wychodzić na zewnątrz. Tu jest generator na chemię paliwo, na razie wyłączę po prostu te wiertnice głębinowe i oni chyba nie będą wychodzili na zewnątrz, co najwyżej, żeby właśnie gasić pożar na jakichś, nie wiem, korzeniach leczniczych, które uderzy piorun i chyba to jest wszystko. Te ciała są nie do wzięcia. Okej, no i mi to pasuje. Dobra, tak więc... O, lecą już pierwsze pociski. Gdzie jest ten pocisk? Zaraz coś tu uderzy. Nie, to chodzi. Mechanoidy obudziły się i mi to jak najbardziej pasuje. No te wyje będą dosyć trudne do ubicia, nie? Z nimi mogę mieć trochę problem. Tak więc ja już się może ubiorę. Jest na zewnątrz minus 22 stopnie, więc no niestety tu dziewczyny, które będą z bliska biły, też muszą ubrać w zbroję zwiadowcy. Kto jeszcze będzie bił z miarę z bliska? Grimka, Nimfa na wejściu będą. Trzecią osobę jeszcze potrzebuję na wejście. Takiego Bodzia na przykład. Dajmy Bodziowi również zbroję zwiadowcy. Z tyłu Dragix ma minigana, więc również będzie dosyć blisko. Dajmy mu również zbroję zwiadowcy. I Kucfir ma minigana, więc również ci damy zbroję zwiadowcy. Tylko ta zbroja zwiadowcy normalna, ona jest po ciele. A ty masz Kucfir beznadziejny nastrój. Dragix ma super nastrój, więc Dragix założy tą zbroję. Kucfir niech założy tą zbroję. Komion założy swoją zbroję, jak już zaczną nas atakować ci przeciwnicy. Mam nadzieję, że tutaj ktoś się zajmie robieniem kolejnych pocisków wybuchowych. Widzę, że Cessy już się chyba tym zajmuje, więc powinno być ok. Wydaje mi się, że po prostu rozwalimy ten fragment statku i te mechanoidy zaczną nas atakować i to jest wszystko. Wi, zdrowy. Kogokolwiek trafiliśmy? Jednego kosiarza zaledwie. Ale słabo, miałem nadzieję, że może te wije będą bliżej i też będę otrzymywał jakieś obrażenia. Dobra, trójeczka i lecimy. Po prostu trzeba ten statek rozwalić i tyle. I mówię, raczej będzie luźno. 400 już zdrowia, ale leci ładnie ten stateczek. Oj, trzymaj się blisko tego. Super, Wi kolejne obrażenia otrzymał. 200 HP ma już ten statek. Jeden pocisk wystarczy i będziemy mieli go zniszczonego. No i super, o to chodziło. Karolina z Komionem, wy już wracajcie do siebie. Komion, ja ciebie poproszę, żebyś założył swoją super zbroję. I co, będą już nas atakować te mechanoidy? No tak patrzę, no na razie stoją. Nie, już nas atakują, okej. I o to chodzi. Dobra, w takim wypadku, skoro mechanoidy atakują, tylko one coś idą od dziwnej strony, nie? Jakby chcieli zniszczyć. Ojejciu, bo tu jest... mega pająk! Do wewnątrz! O Jezus, nie koloniści. Zwierzęta! A po co one tu wychodzą? Nie mają powodu, żeby tu wychodzić. Do wewnątrz, na szybciocha.
Mega pająk, kochany mega pająku, ty masz ten trwały uraz na mózgu. No właśnie, on nie zdąży. On nie zdąży tu wejść. No nie, ale syf, ale syf. Straciłem mega pająka na bank. No nic tu nie zrobię. Jeżeli będzie leżał na ziemi, okej, okay, śmierć za 6 godzin. On jest do uratowania. Kury, ja cię poproszę tutaj, będziesz ratowała tego mega pająka. Ale no niestety, to jest jedyne zwierzę do uratowania w tym momencie w tej kolonii. Dostawca bojowy nam przelatuje w okolicy, bardzo fajnie. Z nim sobie zahandlujemy potem. W międzyczasie ja poproszę wszystkich kolonistów tutaj do obrony. Wytestujemy sobie tego a la killboxa. Ktoś powiedział, że mu się nie podobają takie rzeczy jak killbox. Ja wiem, rzeczywiście to troszkę jest nieklimatyczne, ale no, trzeba to ogarnąć. Inaczej ja bym po prostu tutaj umierał od tych przeciwników non-stop. A powiem wam, że 5 wiów to jest dużo. To jest naprawdę dużo. Myślałem, że trochę mniej tych przeciwników będzie. No ale ostatnio miałem chyba z 30 coś kosiarzy, więc... O, naprawdę ten jest szybciej. Ja cię kręcę. No niech będzie, niech będzie. Dobra, Kuri. Ratuj mega pająka. Glabas, co ty robisz? Przenosisz grzyby. Dobrze, dobrze, przenoś. A tutaj usuwam obszar domu. Nie gaście tego, nie ma powodu, żeby tego gasić. Ojejciu, ale drzewa Guaranlen to już leczcie. Znaczy, no wiecie co robić. Dobra, anuluję te przejście. Wejdźcie sobie tędy, rzeczywiście przejdźcie, bo to jest bez sensu. Ryszardzie, chodź tutaj, bo będzie przypał zaraz. Kuri, dobra. Ojejciu, ojejciu, ten wi. O mój Boże. Dobrze, że już uratowani. Lecz tego mega pająka i powinno z nim być ok. Chyba nic się nie powinno z nim złego stać. W międzyczasie, no czekamy non stop na przeciwników. Troszkę się tutaj rozeszli znowu, bo znowu ktoś wyszedł na zewnątrz. Ale zwierzęta już nie powinny na zewnątrz wychodzić, wewnątrz. No, nie mają tutaj żadnej kratki, żeby wyjść na zewnątrz, więc jest ok. Kuri się już tutaj zajmuje mega pająkiem, mam nadzieję tylko, że mega leniwiec tutaj nam zaraz nie wyjdzie na zewnątrz. Też na razie wyłączę te drzwi tutaj z obiegu. A naszych kolonistów trzeba ustawić. Kasia, ojejciu, czy ty nie masz broni? Dobra, Kasiu, bo ja ci broni tak na szybko nie skombinuję. Tego Warhammera sobie załóż. Ale tak to idź do roboty raczej. Nimfa do przodu. Kucwir tu stoi z tyłu. Grimka do przodu i... Modlę się, żeby przeciwnicy nie mogli atakować na skos, bo będzie naprawdę nieprzyjemnie, jak te wieje jednak atakować będą mogły. Grimka z przodu, ale się wolno rusza, aż ten zespół odstawienny. Ojejku, z Grimką będzie masakra. Bodzio z przodu. Zaczyna się zima, nic ciekawego. Galnek jest w pełni wyleczony, bardzo dobrze. Jak tam mega pająk? Śmierć za 8 godzin. Super, damy radę go uratować. Wszyscy inni koloniści tutaj stać i czekać, aż przyjdą przeciwnicy. I miejmy nadzieję, że będzie ten killbox jakoś działał, jeżeli to można w ogóle nazwać killboxem. Kucwir, z twoim nastrojem jest bardzo źle, jeszcze ten w mroku. Powinniśmy rzeczywiście tutaj podświetlić po prostu kolonistów. Jak mega pająk, śmierć za 7 godzin. Trójeczka. Co? Z jakiej paki? Ej, to trochę mnie oszukali. Czuję się trochę oszukany. Galnek. Galnek. Ja cię proszę. Gdzie ty chcesz gasić pożar? Przepraszam. O Jezus. Naprawdę? Naprawdę nie. Ja im wyłączę wszystkie drzwi zewnętrzne. Po prostu nie mają teraz możliwości wyjścia z tej kolonii. On stoi i atakuje. To nie działa tak jak powinno. Bodzio. Bodzio, bodzio, bodzio. Chodź tu. Nimfa. Chodź tu. Ojej. To będzie bardzo źle działać w takim wypadku. To będzie bardzo źle działać w takim wypadku. Jestem kompletnie nieprzygotowany na tych przeciwników. Dobra, w takim wypadku nasi koloniści muszą stać od dołu. Grimka też od dołu. Obijamy ich po drodze, ale... No to na wyjściu oni będą otrzymywać, mam nadzieję, jakieś największe obrażenia. Dragik jest do przodu, Kucwir do przodu. Powiem wam, że to nie będzie dobra obrona. To nie działa tak, jak powinno działać. Tak jak widziałem, że to działa.
Ale tutaj Abi się taki kichanie bierze, oj oj. Ojejciu. Przepraszam was kochani, mam nadzieję, że nie było jakoś głośno. Ojejciu, dobra. Czekamy na te wije. Oj, to będzie bardzo złe, to będzie bardzo złe. Oj, 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 oj. Oślepiający puls w takim wypadku. No i bardzo niedobrze, że nasze pająki poszły tu do góry. Czemu ten wij tu wychodzi? O co chodzi? Bodzio, atak zwierząt. Dobra, Cessi. Nadal, nie, no właśnie, nie strzelasz, o to chodzi, o to chodzi. Przeciwnicy non-stop już zaczynają naparzać. Nie mam pojęcia, czemu ten Wii, mimo że nie wyszedł, jest w stanie atakować tutaj przez ścianę. To kompletnie nie działa tak, jak miało działać. I jestem, szczerze mówiąc, załamany trochę tym całym designem. Dzięki Bogu mamy kolonistów, którzy mogą okładać tutaj tych mechanoidów przez ściany. To jest chyba moja jedyna tutaj szansa w tym momencie. Tak więc czekamy. Kolonistów trochę trzeba rozdzielić, żeby ich nie atakowały jakoś specjalnie te pociski podpalające. Dobrze też, że pada deszcz, więc powinniśmy jakoś dać sobie radę. Grimka, co ty robisz? Szuka celów. No i bardzo dobrze, bij się cały czas, bij się. Jesteś w końcu wytrzymała. Wszyscy koloniści, kto ma zwierzęta, atak zwierząt, wypuszczajcie już zwierzaki do ataku. Kolonista potrzebuje ratunku Grimka. Okej, okay, to tylko przez ból, więc nic się złego z nią raczej nie stało. O Jezu, myszka mi ścina. No nie, no co jest z tą myszką? Poproszę ci tutaj Bodzio do przodu, żebyś wyszedł. Udaj się tutaj. Chociaż dobra, ty jak tutaj stałeś, biłeś tego wija. On właśnie, on nie strzelał. Ja bym powiedział, że ten wij zaczyna strzelać. Tak więc bij go, bij go. I okładamy, okładamy, galnek. Dobra, tutaj stój i na razie się nie wychodź. Nikt tutaj, nikomu nic się złego na razie nie stało, więc jest okej. Okay. Ale trzeba kompletnie zmienić ten design. Rozumiem, że te drzwi po prostu powinienem zamienić workami z piaskiem. Oni by nie mogli wtedy rzeczywiście strzelać. Ściana super stali nawet nam padła, wow. Nimfa, chodź tutaj. Tu są przeciwnicy do bicia przez ścianę. Co ciekawe, oni nie mogą nas bić, więc no taki design na boki ma swoje plusy. Przeciwnicy nas nie mogą bić. I plus jest taki, że rzeczywiście jeden za drugim się ustawia, oni się nie wysuwają, ale nadal mogą strzelać i to jest duży minus. Ale dobra, tu się chyba już wszystko tak naprawdę, co miało wydarzyć, wydarzyło. Jeszcze jeden wij do nas idzie, więc Galnek, ja ciebie poproszę, żebyś rzeczywiście Grimkę uratował. Lidia. A czemu ja Lidii też nie wziąłem do ataku? A, bo ty jesteś tutaj na boku, za tymi gościami. Gośćmi, nie wiem. Zróbmy ich tak, żebym, o, jakoś was rozdzielał normalnie. Lidia, co ty robisz najlepszego? Nie mam pojęcia. Kucwir, cię bym już tutaj wyprowadził stąd, bo ty masz naprawdę tragiczny nastrój. A nie chciałbym, żebyś mi tu zaczął zaraz atakować innych przeciwników. Przemęczenie u Karoliny. Nie no, ta myszka mnie zaraz dobije. Czemu to tak ścina? Nie polecam tych myszek bezprzewodowych, naprawdę. Całe życie używałem myszki po kablu, a teraz kupiłem jakąś za 500 zł pionową. Co prawda jest bardziej ergonomiczna, jest wygodna, ale tak czasem potrafi ścinać tak losowo kompletnie, tak mnie to denerwuje. Koniecznie potrzebne ciepłe ubranie? Co? Nie jesteście w stanie wytrzymać takich temperatur w tych zbrojach? Minus 29. A rzeczywiście jest minus 35. Ja cię kręcę. Ojej, ojej, ale wy stoicie najgorzej jak się da. Ale wy stoicie najgorzej jak się da. Nie no, on musi wyjść tutaj. Dobra, czekamy aż on tutaj wyjdzie i już będzie do dobicia. Nimfa go będzie biła tutaj po drodze. Bodzio już czeka, żeby go tutaj tankować. I powinno być wszystko spoko. Lidia, tu już tam wracaj do roboty, czy tam chcesz robić. Kuri, wracaj też do robienia czego tam chcesz. Wii już jest atakowany. No i tak naprawdę zaraz będzie już po nim. Możecie sobie tutaj wyjść i go wystrzelać już z bliska. Kucwir, ty już tam wracaj, co tam miałaś robić. Odpoczywaj, nie gaś pożaru. Naprawdę, nie trzeba. To nie jest obszar domu, tu się nic nie stanie. Jak coś tutaj nam spłonie. Tu już możecie wydobywać i powinno być okej. No jakoś te mechanoidy zostały obronione, ale powiem wam, że kompletnie nie sprawdziło się, nie sprawdził się ten design. Jeżeli
dobrze rozumiem, przeciwnicy, jeżeli staliby na workach z piaskiem, nie mogliby tak strzelać na ukos, jak strzelały te mechanoidy. Więc ja zlikwiduję wszystkie te drzwi. I mam nadzieję, że zmienię je rzeczywiście na worki z piaskiem i to już wtedy będzie działało tak, jak ma działać. O, jak bije Warhammer Superstali? 9.30.29. On serio jest praktycznie tak samo dobry, jak ten Plasma Sword, który mieliśmy. Ja wiem, że oczywiście ten Plasma Sword jeszcze podpala, ale no serio, to nie jest aż taka duża różnica, żebym używał specjalnie tego Plasma Sworda tylko. Bigi, inspiracja oswajaniem, z jakiej paki? Przecież ty masz oswajanie na jakim poziomie? 5. zwierzęcy poziom, ale słabo. Ale koloniści, wszyscy leżą. Ojejciu. Bodzio, nadużycie zioła. No, czyli widzę, Bodzio będzie jedynym, którego jednak od zioła nie odstawię. Kurde, wszystkie narkotyki zamurowałem, tylko nie zioło. Dobra, już niech se nadużywa. Zostawimy u niego, że jest jedyną osobą, która nie będzie używała zioła. Tak to cała reszta kolonii niech se tego zioła używa, jak tam naprawdę chce. Bodzio już nie ma obsesji na punkcie zioła, tak samo już nie ma niestety od zioła, no nie zbije tego uzależnienia, ale syf. Dobra, trójeczka i lecimy. Koloniści, już macie normalnie swoje drzwi do używania? Macie, no to więc używajcie tych przejść jak chcecie. Fobos mam nadzieję, że zaraz się wyleczy, Cessi mam nadzieję, że się wyleczy. Kolonistom zdejmujemy ich zbroje oczywiście, wyczuć wymuszone. I powinno być okej. Boże święty, ale ci goście, ile wy tu jeszcze będziecie? 7 dni, to jest jakaś masakra, ile oni tutaj są. Jeden plus jest taki, że oni rzeczywiście ciągle sprzątają. Jak pójdą sobie, to nie będę miał tak dużo kolonistów do sprzątania, ale no nie wiem, nie jestem jakoś mega z nich zadowolony. Gotować dla nich trzeba, strasznie dużo tych posiłków idzie, rzeczywiście. Mamy Kasię, która teraz jest kolejną kolonistką do gotowania, a no jakoś tych posiłków idzie o ogromnej ilości, nie? Niewielkie ryzyko załamania u Kucwir, ale na razie się nawet dobrze czuje. Psychitowy zespół odstawiony 82%, więc już naprawdę niedużo zostało, więc super. Dobra, tutaj oczywiście nie dopuszczamy siewu do tych pomieszczeń. Tutaj za momencik z tych pomieszczeń będziemy robili inne pomieszczenia. Dragix mam nadzieję, że zaraz wstanie i tutaj też już będzie ogarniał te pomieszczonka. Też już nie jest uzależniony, więc w końcu będzie normalnie pracował. Bardzo wolno się porusza niestety przez te fieldhandy, ale jak już dojdzie do tego miejsca, no to jest szalony po prostu. No spójrzcie na to, co to jest. I serio, fajne jest, że rzeczywiście oznaczyłem to u Dragixa, jeżeli chodzi o... Wiecie właśnie dlaczego jest beznadziejna ta pogoda? Bo koloniści gaszą ten pożar. To jest idiotyczne. I akurat Dragix jest jedynym kolonistą, który to gasił. I on zamiast stać tutaj i nie wiem, Fobos, który jest obok, żeby to zgasił, to on lata przez całą mapę. To jest idiotyczne. To trzeba zmienić. Dobra, worki z piaskiem tutaj będziemy robić, z tkaniny. Mam nadzieję, że one działać będą już. I przeciwnicy rzeczywiście będą wychodzić i się będą chcieli atakować nas z bliska. Dostępne zadanie, Danger Potsy. Mechanoid Cluster wyląduje w Chanchanie. Imperium nas poprosiło o tą misję. Legendarna harfa, łóżko królewskie z Uranu, ale to jest najgłupsze po prostu, co moglibyśmy dostać. To jest mega dużo warte, a nie jest w ogóle przydatne dla kolonii. Mechnaut. Auto Church Turret, Inferno Turret, Mech Assembler, Mech Drop Beacon, 6 Mech Capsule, Mech Low Shield. Ten Mech Low Shield, EMI Dynamo, nie wiem co to jest, bo powiem wam, że ogólnie te wszystkie inne rzeczy nie brzmią tak źle. Teraz już nawet nieźle z tych mortarów jesteśmy w stanie celować. Ja bym mógł wystrzelać po prostu te mechanoidy z odległości, ale trochę się boję, że rzeczywiście to nie będzie w ten sposób działało i... W sensie nie będzie to w ten sposób działało. W sensie, że jedno z tych miejsc to będzie taka tarcza, która właśnie mi nie zezwoli na wystrzelanie przeciwników z zasięgu. Wiem, że właśnie mechanoidy mają takie urządzenie, które daje im tarczę, która odbija wszystkie pociski z moździerzy. I jakbym tam miał masę mechanoidów, to teraz bym tę misję rzeczywiście mógł przyjmować. Ale jak jest tam jakiś shield, to... Chyba nie za bardzo. Dobra, truja i lecimy. Mam nadzieję, że jednak coś dzisiaj tutaj zrobię. Chciałem dzisiaj iść na ten atak, ale widzę, że no nie za bardzo pójdę. W sensie atak na... jak to się nazywa? No muszę zniszczyć ten weather control w końcu, bo zaraz szału dostanę przez ten deszcz. Naprawdę.
czekam, aż pogoda troszkę będzie lepsza, już nie będzie ten minus 35 stopni, chociaż jest minus 20. Koleś są w stanie wytrzymać taką pogodę. Możemy zaatakować ich. Nie, ja wysyłam, ja naprawdę już mam dosyć tego deszczu. Mam dosyć tego deszczu, wysyłam kolonistów na atak. Kogo wysyłam? Dragixa, na pewno. Ty masz super humor, więc ci dam tą zbroję po zmarłym. Grimka? Ciebie nie, bo jesteś uzależniona. Nimfa? Ciebie z chęcią. Ktoś jeszcze do bicia z bliska? Kasia Jogurt może? Tolerancja na zioło niska. Słabo się bijesz, ale zadziora jesteś, może być. Kasię wypuścimy tutaj na atak. Chociaż dobra, zamiast Kasi pójdzie Lidia. Lidia jest zdecydowanie lepsza do bicia, a już widzę, że nie jest uzależniona. Tolerancję na zioło koloniści robią, coś tego zioła nadużywają teraz, jak nie ma innych używek. Dobra, Lidia. Kucwir nie pójdzie, bo jest uzależniona i będzie miała słaby nastrój. Oczywiście Komion ze swoją zbroją. Phobos by mógł pójść, ale ty nie potrzebujesz zbroi, bo masz snajperkę. Cessie na pewno pójdzie, ona ma zbyt dobrą zbroję. Szopeł też by mógł pójść. Kto ma jeszcze taką broń na mały zasięg? Chyba nikt tak naprawdę. Bodzia nie wypuszczę. Bodzia nie wypuszczę. A jest, ma cały czas zespół odstawienny. Ej, spoko. Już się bałem, że straciliśmy tak naprawdę cały jego zespół odstawienny i na nowo będzie uzależnienie miał. To luźno. Bodzia nie wezmę, bo jest uzależniony i nie może ze sobą wziąć tych. A nie może wziąć ze sobą Dryad. Dobra, ja ubiorę tak to tych kolonistów, te zbroje, jeżeli jeszcze jakaś została. Chyba nie, chyba już wszystkie zbroje pójdą. Trójeczka. Tak, każdy się już swoją zbroję ubiera. Zostały nam jedynie zbroje płytowe, których niestety nie założę. Które tak naprawdę mają jeszcze gorsze obrony niż te zbroje zwiadowcy, ale no, mówię, ich nie założę. Karolinę zostawię w kolonii, żeby nam robiła tutaj kolejne zbroje. Będziemy tych kolejnych zbroi mieli naprawdę sporo. Tu jest, o Jezu, ja tu z uranu. Ale super. Dzięki, żeście napisali, gdzie to jest. Rzeczywiście, rób do uzyskania. Nie, to nie ma sensu rób do uzyskania. Chcę, żebym wiedział, ile tych zbroi zwiadowcy jest robionych. Dobra, koloniści są ubrani, wypuszczamy ich tutaj na atak. A może potem jeszcze na ten starożytny kompleks pójdziemy. Ale no naprawdę, teraz mam po prostu już dosyć tego deszczu. Już się chcę pozbyć tego deszczu. Idzie Szopeł, idzie Biggie, idzie Nimfa, Lidia, Phobos, Cessie, Phobos, Cessie, Dragix, Komion. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu kolonistów zaledwie. To jest mało. Tam jest 18 piratów. Więc to jest mało. Z nami osły, żebyśmy szybciej się tutaj poruszali. I zaraz, szliśmy 1, 3, 1, 9. No nie ma dużej różnicy, ale niech będzie. Ogier jeszcze. O. A, dobra, ogier tu jest. 0,9 dnia, okej. Okay. Troszkę szybciej, troszkę szybciej. Jakie zwierzaki ze sobą bierzemy? Niedźwiedź Gryzli 9, nie wiem czy jest oswojony. Młody Niedźwiedź Gryzli. Niedźwiedź Gryzli 3. O, niech będzie. Niedźwiedź Gryzli 3 wydaje się być bardziej oswojony, nie? Dobra, weźmiemy ich ze 3 sztuki. No i co ze sobą? Tutaj tak naprawdę nic nie jest nam potrzebne. Low Shield Pack, dam sobie radę bez niego, bo planuję na tych przeciwników użyć po prostu Janczarów, czy tam jak, co tam jest do przywołania. I mam nadzieję, że mi pomogą. I od razu zadowolę tego widza, który pisze 7 ataków tego, 8 ataków tego, a Ryfek raz przyzwał tego. Dobra, tu wszystko jest ustawione. Fajnie, mleko do wzięcia, zestawy medyczne wezmę za 20 minimum. Śpiwory, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Śpiworów jest trochę za mało. Ale śpiworów ogarniemy więcej. Na szybciocha. Meble. Śpiwór, zrobimy z tkaniny oczywiście. Nie ma różnicy, z czego zrobimy śpiwór. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Phobos, ja cię poproszę, żebyś popracował nad tym śpiworem. Szybko ten śpiwór od razu założysz do karawany. Skąd ty idziesz w ogóle? Tak coś daleko jesteś od nas. Rób ten śpiwór, rób ten śpiwór, rób ten śpiwór. Odinstalować to proszę. Ale cały czas mi ta myszka ścina, naprawdę. Ja dostaję takiego już szału. Odinstaluj. Odinstaluj. Co robisz? Deinstaluj te śpiwory. Przenosi śpiwór do karawany i załaduj
Śpiwór do karawany, załaduj ten. Śpiwór do karawany, załaduj ten. Załaduj ten, załaduj ten, załaduj ten. I załaduj ten. Wszystkie śpiwory będzie załadował Phobos, chociaż może to troszkę wydłużam tak naprawdę czas pracy tej karawany, tak żeby... Pomożemy! Pomożecie? Pomożemy! Już widziałem kiedyś mema Towarzysz Gierek. I był po prostu dwóch kumpli, którzy grają sobie na kompie. I dużo ludzi nie zrozumiało tego mema chyba. Ciekawe, jestem jak dużo dzisiaj młodszy, bo zrozumiało tego mema. Dobra, cała karawana? Tak, super, już idą. No, czyli rzeczywiście, czekali na tego, czekali na Phobosa. Wiecie co, mam plan też zrobić, nie wiem, czy... O Jezus, już się bałem, że ktoś z naszej karawany. Ukrycie w pokoju Kucwir. Dobra, to nic strasznego, jeżeli to jest załamanie ner... Już nie ma? Czy ukrywa się w swoim pokoju? Oczyszczenie plus 40, ale super! Takie załamania nerwowe to wy możecie mieć. Co jest? Ale bajer! Dobra, trójeczka, idziemy zaatakować tych frajerów. Mam dosyć, naprawdę, dosyć. I mam nadzieję, że to działa, bo jak nie, to będzie przypał. Tutaj cały czas kopana jest super stal. 200 coś jej mamy. Bardzo fajnie, no bo mówię, tej super stali bardzo się bałem, że nie będziemy mieli na zrobienie tych kolejnych zbroi. A ile tu jeszcze tej super stali zostało tak w ogóle? Dużo jeszcze, 210 tutaj, 240, tutaj nie wiem ile jest pod tą kratką. A, nie wiem, bo tu nie ma już nic. Ale ogólnie tej super stali to jest naprawdę jeszcze bardzo dużo, więc... Jakoś specjalnie się nie muszę martwić. Animist Fiesta, mamy okazję za 3 dni. Animist Fiesta to jest puszczanie tych... lampionów, więc powinno być ok. Fauna, o, są zwierzaczki akurat do zabicia. Ale mam za mało kolonisty w tym momencie w kolonii, więc raczej nikogo do ataku nie będę wysyłał. Poza tym nie mamy myśliwych w kolonii. Karolina jest jedyną myśliwą w miarę. Ale ona ma co robić, ona ma co robić. To co, może zwierzaczki na chwilę tutaj bym dopuścił, żeby przeniosły nam grzyby. Bo jest naprawdę masa grzybów, a nie ma za bardzo kto tego przenosić. O! I ktoś rzeczywiście mi też napisał, że tutaj mamy miejsce nieodznaczone. Dostawca bojowy. O Jezu, miałem handlarza hurtowego chyba przed chwilą, a zapomniałem o nim kompletnie przez ten atak. O, już trudno się mówi. Przenoszą zwierzaki te grzyby? No tak nie za bardzo, powiem wam. Dobra, odznaczę to i... Elo. Mam nadzieję, że rzeczywiście te... Niedźwiedzie, jakie zostały wzięte, to są te, które potrafią atakować, bo byłby przypał. Dobra, dostawca bojowy olewam, nie za bardzo mamy i tak kogo tutaj dać. Kuri, zespół odstawiony od pobudzacza już niedługo, mam nadzieję, że się skończy. Ale ty to wolno robisz. Ale ty wolno... Ćpiesz. Tolerancja na zioło niska. Masakra, że ona jeszcze leży przez to. Ojejciu. Ale karawana idzie, w końcu wychodzimy z tej kolonii na atak, no. Ile już mam dosyć tych ataków w naszej kolonii. Jak ktoś mnie zaraz zaatakuje, to się zdenerwuje. Jakieś tu miny ponasadzam i tyle. Zrobię rzeczywiście z tych pocisków miny. Pozostawiam tych min tę masę. Ale wy szybko to kopiecie. 121 super stali tu już jest. Masakra, dobrze, dobrze. Zaawansowane komponenty zrobione. Karolina ma co robić, o to chodzi. To nie wiem, może... A, Cessi jest wzięta. Cessi ma bardzo dobre umiejętności rzemieślnicze też. Może w drugim stole produkcyjnym Cessi będzie robiła... karabiny? No bo długo się robią te zbroje, coś, nie? Jaką zrobiłaś? Wspaniałą! No i o to chodzi. Dobra, wiecie co? My mamy w ogóle bardzo dużo miejsca na hełmy. Tych hełmów tak, no, nie musimy składować, bo wszyscy koni się je noszą na głowie. Możemy je... tutaj trzymać. No, no, możemy mieć większe składowiska po prostu na zbroje i kamizelki kuloodporne. O to mi chodziło. Stream Mutilation cały czas oczekiwano w ogóle. Cały czas nie zrobiliśmy skaryfikacji na niektórych naszych kolonistach. W ogóle tutaj są ciała do wzięcia. Weźcie je do lodówki, zwierzaczki. Czemu nie? Megaleniwiec samiec. Jest samica? Jest samica! Tylko teraz tak, Biggie jest tutaj z całą resztą kompanii wzięty. Ja nawet nie wiem, on chyba nie będzie mógł oswoić tego mega leniwca, bo on ma za mały poziom. Więc mimo tego, że on ma inspirację oswajaniem, on nie oswoi tego mega leniwca, bo ma za mały poziom, żeby w ogóle do tego mega leniwca podejść. To jest trochę głupie. No ale nic, nic na to nie poradzę. Tą rzeźbę przenieśmy tutaj. O, i jaki miałem plan? Tu chcę w ogóle włożyć wszystko podłogą. Czemu tu się poruszają
Pająki. Zwierzaki. A, bo jesteście O Jezu, dobra. Dlatego tych grzybów nie przenosiły. Do zwierzaki. I teraz pomóżmy trochę przenieść te grzyby. Za pomocą naszych zwierzaczków. I powinno być ok. O, generowanie mapy na spotkanie. Dobra, jak to wygląda? O Jezu, dużo ich tu. 18. Bronie mają takie. Oje, ilu snajperów jest? Raz, dwa, trzy, czterech snajperów. Ajajaj, ajajaj. Dobra. Koloniści. Nie chcę z nimi walczyć na daleko, oni mnie wystrzelają jak kaczki. Ja mam kolonistów typowo do podejścia w tym momencie. Lidia, Nimfa, Bigi, Cessi, Dragix. Jak tu ich zaatakować? O Jezu, serio, są dosyć silni. Jeszcze dwa chyba z granatami odłamkowymi. Ja bym ich tutaj postarał się zajść od boku. I w ogóle zwierzaki, niedźwiedzie, a są młode. O Jezu, niedźwiedziątko. Czemu ja tego nie zobaczyłem? Dobra, niech se chodzą, bo one są i tak nieprzydatne. Pójdziemy naokoło, mam nadzieję, że te zwierzaki nasze nie wyjdą do tych przeciwników. Będzie bardzo słabo. Postaram się podejść za tą ścianę i wezwę oddział pomocy. Oddział kawalerzystów? Nie. Tak, tak, oddział kawalerzystów. Oni są słabsi od janczarów. Ja tutaj potrzebuję po prostu ciał, które będą blokowały obrażenia. Bo ogólnie ja ich dosyć szybko jestem w stanie wybić, ale no niestety oni też są dosyć silni do wybicia mnie, więc mam nadzieję, że tutaj damy radę bez niepotrzebnych jakichś strat. Ej, dobra, jesteśmy nawet tutaj w niezłym miejscu, podeszliśmy, oni nadal nas jakby nie widzieli, nie atakują. Komią coś się wolno rusza. Nie wiem dlaczego, może przez tą... O, on ma tą zbroję bardziej jakby ciężką i chyba przez to, że ma tą ciężką zbroję, tak wolno się rusza. O, tu jest jeszcze wieżyczka. Ile jest tych wieżyczek? Jedna tylko. Ek, będziesz nas atakował? O dziwo nie. Okej, dobra. Ja tu się muszę ustawić tak, żeby dziewczyny, Lidia i Nimfa, stały na krańcach. Cessi i Dragix w miarę blisko, a w środku oczywiście snajperzy. Trochę się boję tego... O Jezu, on strzela? Tak, on już strzela. Dobra. Cessi, chowaj się. Kurde, tu jest dużo drzew. Dobra, czas zaatakować ich. Komion. Wzywamy oddział kawalerzystów. Wezwę ich tutaj, żeby może ich trochę zwabić do nas. Ale oni momentalnie kliknąłem i się pojawili. Cyk, są. Dobra, postaram się ich zwabić. I czekam za ścianą. On strzela w nimfę, więc luźno. Dobra, celem są moi koloniści. Będzie ktoś od dołu, czy wszyscy od góry? Ja nie wiem, czy już powinienem wychodzić i pomagać tym kawalerzystom. Bo nie będą się tu trzymali, ale no nie aż tak długo. Dobra, postaram się tutaj pomóc. Tutaj ta czwórka, ona ma zdecydowanie najlepsze bronie. Tego mumza trzeba strzelać, snajpera. Bigi, ty się trochę cofnij. Od dołu idzie jeden typ, więc sama Lidia sobie powinna dać radę. Dragix, podejdź tutaj. O Boże, Phobos dostał. W lewą nogę i to ostro. Dobra, Jet. Atakuj go z bliska, powinno być ok. Snajper został zabity. O kurde, jest gościu z granatami odłamkowymi. Strzelaj w niego, Dragix. Imperialsi uciekają. O, to jest nasza pomoc. Oni już uciekają. Nie najlepiej. Dobra, tutaj zaraz granat pójdzie. O Jezus. Proszę, nie traf kolonistów. Trafił idealnie. Lepiej nie mógł trafić. Ej, dobra. Ale kolon ma zbroję. Nic mu się nie stało. O, już się bałem. Dobrze, kolonistów ruszyłem mimo wszystko. Młody niedźwiedź gryzi. Oni się rozdzielili na te niedźwiedzie. Może to i dobrze. Może to i dobrze, wiecie? Dobra, bijcie tego nudlesa. Lidia, chodź tutaj. Dobra, dobity. No i teraz, jak tu kolonistów ustawić? Cofam się tą nimfą. Czekam, aż oni podejdą. Jest za dużo snajperów. Oni mają zasięg na nich? Co ty gadasz? Ale snajperzy mają zasięg chory. Co mi się trochę nie podoba, bo to znaczy, że ja będę tutaj obijany. Chodźcie tu od góry do nas.
Ale dobra, my ich tu możemy wystrzeliwywać cały czas. I on jest daleko z tym, jak się nazywa? Low Shield Packiem. Jego wypadałoby uderzyć. Czy robimy tutaj atak, szarże do góry? No, robimy atak, szarże do góry, zdecydowanie. Dobra. Henri, chodź tutaj. Lidia, do ataku. Dragik, stój tu. I cała góra. Cała reszta kolonii do góry. Podchodzimy, czas podejść tutaj. Dobra, Lidia, bij tego. Komion. Impuls powodujący zawroty głowy. Tutaj proszę cię pójść. I jeszcze raz na tył. Tam jest snajper. Dobra, Nimfa, Lidia się tu już biją. Dragix niestety też się bije. I bardzo nie chciałem, żeby do tego doszło, bo Dragix jest w tym momencie naszym najlepszym do bicia z bliska po prostu ziomeczkiem. Phobos, ciebie bym tutaj wysłał wyżej w ogóle, bo ty jesteś trochę w niebezpiecznym miejscu, a jesteś też obity. Bardzo łatwo możesz teraz stracić nogę. Dobra, obijani są naprawdę nieźle. Od dołu już ktoś przyszedł. Ten Sky już nastrzela? Boże, jaki on ma zasięg niesamowity. Komion. On ma większy zasięg karabinem szturmowym, co? Szopo, jesteś w stanie go uderzyć? Jesteś. Boże, żebyś go trafił. Bigi, ty się cofaj, jeszcze jedną kratkę. Dobra, może jak zabijemy tych na górze, to ci na dole już zaczną uciekać. To byłoby tak naprawdę najlepsze. Boże, on ma minimum zdrowia. Oni są tak naćpani tym sokiem go, że są w stanie wytrzymać każde obrażenia. Naprawdę, każde. Dobra, Nimfa. Albo dobra, tutaj idź do tego snajpera. Lidia, atakuj tego naga. Dragix leży. Nic mu się nie stało. Wszyscy moi koloniści, do przodu. Żebyście nie byli do trafienia od dołu. Oni cały czas tego niedźwiedzia gonią. Boże święty, jak te niedźwiedzie się naprawdę tutaj świetnie spisały. W życiu bym nie myślał, że te niedźwiedzie będą aż tak przydatne. W Nimfę tu już strzelałem snajperzy od dołu. Ale ona cały czas ma swoje... swoją tarczę, więc to nie powinno być tak złe. Phobos, ojejciu, ty też się schowaj. Oczywiście, że tak. Lidia tu już obita ostro. Komion, stój tutaj. Cessi, podejdź i pomóż Lidii. O właśnie, bo Lidia leży już. Od bólu tylko, więc tam nic się nie stało. To są tylko jakieś tam siniaki. Dobra, piraci już uciekają. O to chodziło, o to chodziło. Super. Naprawdę spoko poszło. Koleści są dosyć obici, ale nic im się złego nie stało. Dragix, tam krwawienie, powinnyśmy się tym zająć. Phobos, krwawienie, nic strasznego. Nimfa, dzięki Bogu, jeszcze stoi, bo nie wiem, czy to nie jest jedyna kolonistka do bycia lekarzem. Lidia jeszcze ma zestawy medyczne, więc będzie mógł ich używać. Szopeł. No dobra, to Szopeł. Ty... Czemu without medicine? Podnieś zestaw medyczny, o. A Nimfa, zajmij się Dragixem. Dragix chyba jest najbardziej poobijanym kolonistą. Potem trzeba pomóc Phobosowi, bo to są koloniści, którzy mogą krwawić. Oprócz tego, kto tu jest budowlańcem? Cessi i nie jest obita, o to chodzi. Tutaj mamy wieżyczkę i to jest jedyna wieżyczka. To chyba wystarczy rozebrać, mi się wydaje, to, nie? Chyba jak rozbierzemy to... Olgo strzelił! Chyba jak to rozbierzemy, powinno być już wszystko. Bigi, ty możesz wejść tutaj. I tu pewnie będzie ten kontroler pogody do rozwalenia. No oczywiście. Chodźcie tu już strzelać w to. Zestawy medyczne na ziemi są, więc nie powinno być nic złego. Na razie Lidii tutaj nie lecz, Phobosa lecz. Ten Phobos. O, Phobos krwawi i rzeczywiście z nim tutaj trzeba uważać. Mam nadzieję, że jak Cessi to rozmontuje, to ta wieżyczka... Tak, area is safe. Okej, okay. Nic już się nie trzeba martwić tutaj. Wejdź tu do tych pomieszczeń. Jestem ciekaw, czy coś tu jeszcze mamy do wzięcia. Ale się cimno zrobiło. A wy strzelajcie oczywiście już tutaj. Rozwalić trzeba ten kontroler pogody i już z miejsca, z buta będziemy mogli stąd się ruszyć. Minigun do wzięcia oczywiście, wszystkie jakieś karabiny snajperskie. Wszystkie cztery na ziemi leżą w ogóle, wszystkie cztery karabiny żeśmy... Wszystkich czterech snajperów żeśmy rozwalili. Sok Go tu powinienem wziąć. Nie wiem, czemu o tym nie pomyślałem, ale rzeczywiście Sok Go jest do wzięcia na każdy kolejny atak. Jest mega przydatny. Widać to zresztą po tych przeciwnikach. No oni byli obici do zera praktycznie, i tak nas tutaj non-stop pobijali. Cessi, chodź tutaj, pomóż. Phobos jest już uleczony. Szopeł, lecz Lidię, oczywiście, że tak.
A Phobos już tutaj pomagaj innym. Cessie też, choć tutaj z tym swoim karabinem moment, to powinnaś rozwalić. Area is safe, nie rozumiem. A, bo panel słoneczny tutaj prąd dokłada do wieżyczki non stop, jak jest burza. A to ciekawe. Rzeczywiście, nie pomyślałem o tym. Dobra, nimfa. Dragixa już uleczyłaś w pełni? Tak jest. Możesz zająć się, a na przykład sobą. Posiłki do wzięcia oczywiście na drogę. A jak nasze zwierzaki? Chyba tylko jeden padł. Chyba tylko jeden niedźwiedź padł rzeczywiście. Tak, tylko jeden niedźwiedź padł. Inno niedźwiedziątko? Śmierć za 7 godzin. Powinniśmy nawet dać radę je uratować tutaj po drodze. O Jezu, przepraszam. Tak więc naprawdę spoko poszło. Bałem się, że będzie gorzej. Kontroler pogody w końcu został zniszczony. No, sojusznicy tutaj niestety. Nic im tutaj nie dam rady pomóc. Nie wiem, czy tego Leonidosa będę mógł wziąć ze sobą, żeby on sobie poszedł potem do swojej kolonii i go jestem w stanie uratować? Nie mam pojęcia. Boję się, że jak go wezmę, to go uznają, że jest niewolnikiem moim i rozwścieczę ten Imperium. To by było mega słabe. Dobra, chyba wszystko. Komponenty są do wzięcia. Muszę pamiętać koniecznie o tym miniganie i o Warhammerze. I to jest chyba tak naprawdę wszystko. Granaty odłamkowe na sel będą, więc czemu nie? No, chyba wsio. Świat. Przegrupuj karawanę. Wracamy oczywiście do Chanchan. Jest przechwyć, no. To jest przechwyć. Jakby to nie było napisane przechwyć, tylko weź ze sobą, coś uratuj. To jeszcze bym się zastanawiał, ale wolę nie ryzykować. Jak on umrze, nic tam się nie stanie. Sok go weźmiemy, oczywiście, że tak. Stal przyda się. Super stali troszkę, jak najbardziej. Ciała mógłbym wziąć teoretycznie, ale koniści mi będą zdecydowanie dłużej szli, więc na razie tego nie będę brał. Biokodowane bronie, więc bez sensu. Wszystkie karabiny snajperskie nie są biokodowane, ale jaja. Minigun oczywiście, że do wzięcia. Warhammer, a wziąłem. Granaty. A tutaj same jakieś ciuchy mega słabe, więc nawet z tym nic nie zrobię. Pas aktywnej osłony. O, ale super, jasne, że wezmę. Urządzenie gaśnicze, grzejniki, mini wieżyczka. No i zaopatrzenie na podróż. Całe mięso mogę wziąć. Nie zmarnuje się u nas, na pewno nie. Mleko. No i zestawy medyczne. No jesteśmy w połowie maksymalnego udźwigu, więc wydaje mi się, że nie będę jakoś specjalnie tych ciał brał. Mamy dużo w kolonii, raczej mięsa dla naszych zwierząt nie zabraknie. Te pistolety, jakieś maszynowe strzelby i tak dalej mogę jedynie jeszcze wziąć albo na selbeną, albo do przetopienia na użyteczną dla nas stal. I to tak naprawdę byłoby wszystko. Drewno 4, niech będzie. Piwo możemy wziąć, oczywiście, że tak. Płatki psychi tu niech zostaną, jointy też mogę wziąć, bo mamy w kolonii, używamy. I to byłoby wszystko. Minigun wzięty, więc no nic nie zostawię po prostu po drodze. Wyślij kolonistów, super! Trochę obici wracają, ale jest git. Dragix może już chodzić, sądzę, że Lidia też już za momencik wstanie. Ona nie padła od ran, tylko od bólu po prostu. Tak dużo miała bolesnych ran, więc... Mówię, jakbyśmy byli naćpani sokiem go, to nadal by tam wszyscy walczyli. Muszę brać koniecznie ten sok go. Jak ta mapa pięknie wygląda w końcu bez deszczu. O Jezu, no ile można było czekać. Ile można było czekać. Ale ten Randy na samym początku to też śmieszny był, powiem wam. No ja cię kręcę, no w końcu. Nie będą musieli chodzić ciągle tego gasić. Już mi uszy nie dawały rady od tych ciągłych piorunów. Głód, Kasia jogurt. Jakim cudem, Kasia, jesteś głodna? A, bo jesteś łakomstwo masz, dlatego. Ma sens. Komian jest w pełni wyleczony. I zwierzątka noszą grzyby? Noszą grzyby, o to chodzi, o to chodzi. No, nie patrzyłem, co się działo w tej kolonii przez całą tą noc, ale no. Sądzę, że tam parę godzinek maksymalnie się zeszło na tym ataku. Kucwir, zespół odstawiony 90% już od psychitu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Rzadkie trumbo pojawiło się w okolicy. Ile? Zaledwie 3. O, tu widać zniszczony poziom trudności, bo normalnie tych trumbo się pojawiało z 5, 6. Strasznie dużo ich było właśnie. O, tu zaawansowany komponent do wzięcia. Oczywiście, że tak. Zapomniałem kompletnie, że z tego statku defoliacyjnego jest komponent do wzięcia. Ojeju, no w końcu. Naprawdę to wygląda. Myślałem właśnie, żeby zrobić, powiem wam, wszędzie tutaj
pomieszczenie takie jedno wielkie, ale tu za dużo zwierząt chodzi. Muszę mieć korytarze dla zwierząt, żeby one nie brudziły, żebym nie tracił czasu. Tak samo tutaj, te chodniki z piaskowca trzeba zlikwidować. Bo zwierzaki chodzą non-stop po nich i również brudzą. Trzeba będzie zrobić tak. Zwierzaki. Zwierzaki nie będą miały dostępu tutaj. Tutaj, no nie mam pojęcia, po co miałyby tak naprawdę tutaj mieć dostęp. Będą chodziły tędy. I to będą te miejsca, gdzie rzeczywiście będę musiał zlikwidować podłogi. Więc podłogi, usuń podłogę. Wydaje mi się, że to jakoś tak wyglądało. I teraz po prostu nam nie będą brudziły tych płytek. Tutaj na przykład w środku już płytki zrobię i będę mógł to zrobić bez żadnych problemów, bo tutaj nasze zwierzaki nie chodzą. Więc tu wszędzie zrobimy płytki z piaskowca, coś w tym stylu, żeby to jakoś wyglądało. Ale może najpierw przebuduję to podstawowe pomieszczenie, bo to drewno tutaj wygląda masakra. To... O Jezu, fatalnie wygląda to pomieszczenie. Dobra, teraz mam plan na kolejny odcinek. Zmienić główne pomieszczenie, bo wygląda jak syf. Naprawdę. Zwierzaki, nie macie już tu dostępu, nie macie już tu dostępu. I powinno wszystko już pasować. Zmienimy główne pomieszczenie, a tu zrobimy sypialnię w tych miejscach. O! I tu w ogóle podłogi oczywiście. Podłogi? Tak jest, żwir glebowy. Trzeba zrobić tutaj takie przejścia i takie kratki wentylacyjne. W międzyczasie wszystkie jeszcze odłamki piaskowca. O, już teraz nie mogę zaznaczyć tych odłamków piaskowca naraz. Zaczekajcie. Anuluj kratkę wentylacyjną. O! Taki myk. Jezu, trochę tych odłamków piaskowca tu jest. Wszystkie podłogi z piaskowca będę w tej kolonii robił, serio. Za dużo piaskowca mamy po tych ogromnych budowlach po prostu. Ale gites, gites, w końcu! W końcu nie ma deszczu, naprawdę, już nie mogę doczekać tego. Dobra. Kolejne zbroje widzę zrobione, kolejne wspaniałe zbroje zwiadowcy, bardzo fajnie. Karolina robi jeszcze jedną i będzie robiła jeszcze parę. Ja się cieszę. Ja się cieszę, wam kochani, bardzo jak na razie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że właśnie wam się spodobał, jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Ojojoj, ojojoj, ale tu się gorąco zrobi, co? Subskrybować i widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć!